Gdy na Mistrzostwach Świata w lotach zdobywał z drużyną medal, nie krył wzruszenia. Nie wiem, czy wam coś powiem, bo... Nie wiem. Jak on płakał, to my wszyscy też w domu. I były to łzy szczęścia, ale nie zawsze było tak kolorowo. Nie brali go nigdzie, bo to tak jest, no... Kiedy on się doczekał, żeby do czegoś się dojść, no potem już poszło, jak te fiskapy wygrał pierwsze. Później był udany sezon w Pucharze Świata, 6. miejsce w Trondheim i dalekie loty na mamutach. Vikersund, jak skoczył, to mówił, o Jezus, jaki diabeł, jak skoczę daleko. Później przyszła synowa, mówi mi, że on skoczył 197, nie? A później te 235, ja się go tak pytam, jak się to leci, te 235 metrów, no mamuś, to jest tak, jedna linia, druga linia i człowiek czuje, że daleko leci. Już pokazywał wtedy, że jest wielkim talentem, chociaż taki nie był uważany i często się śmieje tu i wspomina te młodzieńcze czasy, kiedy trenerzy po prostu wątpili w niego. Ten pierwszy sezon zaraz po dobrym debiucie już był taki słabszy, a reszta już była coraz gorsza. Później jeszcze to, że z trenerami się nie mógł dogadać. Dzięki samozaparciu, ambicji i pasji przy skokach pozostał. Łączył treningi z pracą w karczmie. Andrzej jest bardzo ambitną osobą, więc szybko się uczył. Z zmywaka trafił oczywiście na kelnerkę, bo zmywak to jest tak jakby rzecz prosta. Natomiast no, kelnerstwo, zwłaszcza w góralskiej karczmie, nie jest takie proste. Widać było, że nie jest to łatwe też dla niego ze względu na to, że przykładowo treningi miał o 6 rano, czy o 6 musiał wstać, dojechać z Dzianisza do Zakopanego czy do Wisły. Najważniejsze, że się nie poddawał. No, czasem miał już takie chęci zakończenia kariery. No ale przez trenera właśnie Macieja Maciusiaka bardzo, bardzo on mu pomógł w tym, żeby nie skończył kariery. No i trzymał się swoich skoków, trzymał się swojej pracy i daje radę. Oj, daje radę, zdecydowanie, a przecież jesteśmy pewni, że ostatniego słowa jeszcze w skokach nie powiedział.